Komunikacyjny paraliż całkiem możliwy w Rybniku. W przyszłym roku zostanie zamknięty wiadukt na ulicy Żorskiej. Stan wiaduktu pozostawia wiele do życzenia, trzeba go więc wyremontować. Trzeba też, biorąc pod uwagę całkiem możliwy scenariusz zakładający objazdy, powoli zacząć ćwiczyć cierpliwość. Póki co na wiadukcie kolejowym na ulicy Żorskiej pojawiły się ograniczenia zwężające jezdnię. Przejedziemy tędy już nie trzema, ale dwoma pasami jezdni. Droga została zwężona nie bez powodu. Stan wiaduktu jest zły i może stwarzać niebezpieczeństwo. Pokazują to najnowsze badania techniczne. Do wymiany nadaje się zarówno płyta pomostowa, jak i belki. Wiadukt całkowicie zostanie zamknięty najprawdopodobniej wczesną wiosną. Na dzień dzisiejszy szukałem wszystkim takich rozwiązań, które by nie spowodowały paraliżu miasta. To jest bardzo trudne. Boczorska to jedna z bardziej obciążonych ulic w mieście. Być może, ale tutaj na dzień dzisiejszy mogę tylko powiedzieć, że szukamy rozwiązań, które by spowodowały, że pojawi się coś obok tego wiaduktu. Większość specjalistów niestety mówi, że niezbyt to jest możliwe, chociaż byłoby to, wydaje się, najłatwiejszym rozwiązaniem. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest jednak wprowadzenie objazdów. Prace, w zależności od realizacji procedur przetargowych, powinny rozpocząć się wczesną wiosną i zakończyć, jeżeli nie będzie problemów technicznych, jesienią.